Część pierwsza. Podstawowe elementy elektroniczne. W tym rozdziale zostanie omówione rodzaje montażu części elektronicznych, rezystory, kondensatory, diody LED, złącza, przyciski, kable. Wyróżniamy dwa rodzaje montażu części elektronicznych na płytkach. Pierwszy z nich to łączenie elementów metodą przewlekaną, natomiast drugi metodą powierzchniową. Elementy elektroniczne do montażu przewlekanego charakteryzują się posiadaniem długich nóżek, pinów lub drucików pozwalających na przewlekanie ich przez otwory w płytce. Nowe elementy często połączone są papierową taśmą klejącą. Jest to spowodowane tym, iż przy produkcji seryjnej rolki z takimi częściami są umieszczane w urządzeniach do automatycznego ich nakładania. Warto posiadać obcinak boczny, za pomocą którego przytniemy pojedynczą sztukę na odpowiednią dla nas długość. Na ekranie widzimy przykładowy moduł wykonany z komponentów do montażu przewlekanego. Z lewej strony jego widok z dołu nóżki do płytki są przylutowane, natomiast z prawej widok z góry tego samego układu, gdzie elementy zostały tylko umiejscowione w wcześniej przygotowanych otworach. Części elektroniczne do montażu powierzchniowego wyróżniają się niewielkim rozmiarem, płaską budową, małą impedancją oraz posiadają one króciutkie nóżki, które przylutowuje się do płytki bez wykonywania otworu. Zazwyczaj w sprzedaży elementy wykonane w tej technologii zawierają w nazwie zapisany skrót SMD, pochodzący od angielskiej nazwy metody montażu, aby w łatwy sposób odróżniać je od odpowiedników przewlekanych. Widzimy przykładowy układ wykonany pod elementy SMD. Zamiast otworów pozostawione są pady, na które nanosi się topnik w celu przylutowania nóżek. Dla przykładu porównanie kilku elementów do montażu przewlekanego widocznych w dolnej części ekranu oraz powierzchniowego znajdujące się nad nimi. Od lewej układ scalony LM324, włącznik, rezystor, dioda. Podsumowując, zaczynając przygodę z robotyką, proponuję najpierw nauczyć się tworzyć układy z elementów do montażu przewlekanego, ponieważ są one prostsze w składaniu i nie wymagają zbyt specjalistycznego przyrządowania niezbędnego przy wykonywaniu płytek drukowanych. Rezystor, inaczej opornik, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu płynącego w układzie. Przepływający przez niego prąd zamieniany jest z energii elektrycznej w ciepło. Jednostką oporności jest ohm. Jeśli chcemy zmniejszyć prąd w układzie, musimy zwiększyć oporność. Do oddzielnej grupy zaliczamy rezystory nastawne, zwane potencjometrami. Dzięki nim możemy regulować wartość stawianego przez nie oporu. Aby wyobrazić sobie sposób działania takiego elementu, porównajmy go do zaworu, który ogranicza przypływ wody z kranu. Im bardziej odkręcimy kurek, tym większa ilość cieczy przypłynie w danej jednostce czasu. W naszym przypadku, kręcąc pokrętłem, zwiększamy lub zmniejszamy przepływ prądu. Kondensatory są to elementy elektroniczne służące do gromadzenia ładunków elektrycznych. Pojemność kondensatorów podaje się w faradach. Najczęściej spotykane to kondensatory elektrolityczne. Ich nóżki różnią się od siebie długością. Krótsza to minusowa. Po jej stronie na obudowie jest biały pasek. Te oznaczenia są po to, aby nie pomylić polaryzacji przy podłączaniu ich do układu. Kondensatory ceramiczne mają małe pojemności. W ich przypadku nie ma znaczenia, którą nóżkę podłączymy do plusa, a którą do minusa. Diody LED występujące w wielu kolorach i rozmiarach zaliczane są do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych emitujące promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu. W tym przypadku również krótszą nóżkę wpinamy do masy. Złącza. Dzięki nim w różny sposób jesteśmy w stanie łączyć np. kable z budowanym układem. Na ekranie widać opcjonalne rozwiązania z jakich możemy skorzystać w zależności od potrzeb. Przyciski występują w różnych wariantach. Od lewej przełącznik dźwigniowy, nazywany krańcówką, posiada 3 nóżki. W zależności od położenia dźwigni przewodzą 2 z nich. Mikroswitch, za jego pomocą możemy na przykład zwierać lub zamykać obwód w układzie. Następnie jego odpowiednik w SMD, łącznik kołyskowy, dźwigniowy i na końcu suwakowy. Kable występujące w różnej postaci na ekranie od prawej. Skrętka. Rodzaj kabla przesyłowego wykorzystywany głównie w telekomunikacji jako kabel sygnałowy. Pocięty na krótkie, pojedyncze, jednożyłowe kabelki, idealnie nadaje się jako łącznik poszczególnych elementów elektronicznych na płytkach stykowych. Następnie kabel wielożyłowy, to znaczy zbudowany jest z co najmniej kilku cieniutkich kabelków skręconych ze sobą, zakończony klipsem na baterię 9V i na końcu przewody zakończone krokodylkami.